Za siedmioma górami, za sześcioma wiatrakami. Przy szemrzącym potoku w górskiej dolinie przycupnęła miejscowość Branna. Jak panna na wydaniu kusi śmiałków swoimi walorami. To błyśnie groźną linią fortyfikacji chroniącą przed nieproszonymi gośćmi, przeczesze i na powietrze strugi wody na potoku Huczawy, oszołomi widokami miejsc godnych pożądania, zaprosi na komnaty i kto wie czym jeszcze zaskoczy. Śmiałkowie zamiast białego konia mogą wykorzystać stalowego rumaka, aby dotrzeć do ukochanej miejscowości i od razu ruszyć na rekonesans. A ścieżek ci tutaj dostatek. Jest jesień. Wybieramy tą skąpaną w żółtych płomieniach liści, jak rzykali komuniści i skaldowie. Ta otoczona drzewami łąka to centrum koloru i aroma terapii. Są nawet środki halucynogenne, ale tę opcję odradzamy. I choć to życie niewiele jest warte, to warto wygenerować parę chwil, aby tu być. Wart grzechu, zakamarek panny Branny skryty jest w gąszczu. W gąszczu drzew. Pomnik przyrody Paszak. Magiczne miejsce, w którym można ukuć niejeden łańcuch zdarzeń. Jest coś na kształt kowadła. Jest kowal. Jest unikalna struktura skalna. Okno do selfie lub okno wspomagane wiedzą i wyobraźnią na przykład geologów zaglądające w przeszłość. Pogooglujcie.